Małopolski Związek Piłki Nożnej kładzie nacisk na edukację trenerów w różnych formach tejże edukacji. Jesteśmy po dużej konferencji z udziałem ponad 800 ludzi, ale uważamy również, że potrzebne są też takie formy mniejsze, specjalistyczne, które w sposób warsztatowy przekazują wiedzę na bardzo konkretne tematy dotyczące procesu szkolenia. Jesteśmy przekonani, że taka forma jest dużo bardziej efektywna i nowatorska w skali Polski. Jest cykl spotkań trenerskich, warsztatów trenerskich. Planujemy, aby w tym roku odbyło się około 10 takich warsztatów w kameralnym gronie dla trenerów. Obecnie warsztaty odbywają się w poradni specjalistycznej w Nowej Hucie. Planujemy również, by wyjść w środowisko, w teren. Pomysł nasz idzie w kierunku takim, żeby teraz omówić profile, sposób, systemy najnowsze, które funkcjonują w obecnej piłce, i będzie nowum, w którym będziemy zapraszali trenera uznanego zawsze i trenera, który jest, powiedzmy, na dorobku, albo, co też może być ciekawie i dobrze odebrane, że będą to wybitni zawodnicy, którzy już pokończyli kariery albo są na finiszu, którzy mogą się podzielić wielkim doświadczeniem swoim i spojrzeniem, co z tą piłką robić, żeby ona trochę lepiej wyglądała. W tej edycji szkoleniowych poniedziałków chcieliśmy postawić na cykle tematyczne i pierwszym cyklem tematycznym jest skupienie się na poszczególnych pozycjach, na których występują zawodnicy. Zaczęliśmy od pozycji bramkarza. Tutaj doświadczony trener Maciej Palczewski mówił o bramkarzach stopu, o treningach tych najlepszych bramkarzy w Polsce. Za chwileczkę wystąpi też trener Grzegorz Murzański, który działa z młodszymi zawodnikami. No a w przyszłych tygodniach będziemy chcieli opowiedzieć po kolei o też innych pozycjach, o obrońcach, o pomocnikach, o skrzydłowych, o napastnikach, i takie zestawienie dwóch trenerów, dwóch specjalistów później będzie, mamy nadzieję, dawać bardzo ciekawy efekt w ostatniej części, która będzie częścią poświęconą na dyskusję lub też nawet na pracę warsztatową między samymi trenerami. Chciałem przedstawić zasady funkcjonowania w naszym klubie, przede wszystkim zasady szkolenia, jakimi się kierujemy w klubie MKS Krakowia SSA, i te zasady, którymi kierujemy się w budowie mikrocyklu. W związku z tym, iż piłka się zmienia, również pozycja bramkarza diametralnie uległa zmianie. Przez ostatnie 10 lat to jest zupełnie inna pozycja niż była wcześniej, więc i system szkolenia, system treningu, system wymagań, które stawiają przed bramkarzem, są inne, więc to tym bardziej ta pozycja, a przede wszystkim jak mamy szkolić tą pozycję, jest niezmiernie ważna w współczesnym futbolu. Trener Palczewski mówił o zasadach. Ja skupię się na aspektach technicznych gry bramkarza, bo uważam, że musimy mieć zaplecze właśnie techniczne, żeby móc wykorzystać te zasady, które nakreślimy naszym bramkarzom. Inaczej będziemy planować jednostkę w juniorze, gdzie już mamy zawodników praktycznie dorosłych, świadomych tego, co robią, a inaczej będziemy planować ją w młodziku czy w orliku, gdzie te dzieci mają po 10 lat i one chcą się cieszyć, one chcą się bawić. Moje złote motto: stwórz bramkarzowi środowisko do rozwoju, a nie ograniczaj go.